Witamy wszystkich na kanale Batna24. Dzisiaj, jak widzicie, znowu nagrywamy w plenerze. Tym razem zajmiemy się rozwiązaniem od Mimoza Airspan. Mamy tutaj piękny sektor 45 stopni, 2x2, plus do tego elektronika. Jest to nowość od Mimozy. Jest to Access Point A5X. Odpowiednik troszkę mocniejszego A5C. On jest dedykowany na troszkę mniejsze odległości. My tu akurat mamy link zestawiony na około 1,5 km. Odbiornikiem, czyli klientem, będzie C5C, do którego założyliśmy adapter TwistPort. Wszystko podłączyliśmy pod Ultra Disha z RF Elements. Zobaczymy, jak nam się to pospina, jaką przepustowość uzyskamy. Do dzieła. Jedziemy z tym! Welcome to Forever, man. OK, słuchajcie, udało nam się zestawić link między Access Pointem a klientem, czyli Mimozą C5C. Na Access Pointie mamy ustawiony kanał 5530, szerokość kanału 80 MHz. Jak widzicie, tutaj akurat dookoła nas nie ma zaszumienia, ponieważ mamy piękny plener, okolice Częstochowy. Natomiast klienci podłączeni są w następujący sposób. RSSI jest na poziomie -49, bardzo przyzwoity sygnał. PHY rate to jest 864 megabity, czyli liczymy na to, że uzyskamy około 400 megabitów przepustowości w jedną i w drugą stronę. Zaraz to sprawdzimy przy pomocy MikroTika, HEX-S, dwa protokoły, TCP, UDP, Transmit Receive, oczywiście w dwie strony równocześnie. Za chwilkę zobaczycie, jakie udało nam się uzyskać wyniki. OK, udało nam się zakończyć w ogóle pierwsze testy przy pomocy MikroTika, HEX-S. Jeśli chodzi o przepustowość, uzyskaliśmy ją na poziomie prawie 400 megabitów, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, zarówno w protokole TCP, jak i UDP. Także no, można powiedzieć, że urządzenie jest naprawdę bardzo wydajne, tym bardziej za rozsądne pieniążki. Airspan wydał tego A5X-a jako tańszy odpowiednik tych mocniejszych rozwiązań. Natomiast sprawdza się bardzo podobnie, słuchajcie, osobiście bardzo to polecam. 400 megabitów przepustowości na takie odległości to jest wystarczające, aby zapewnić klientowi naprawdę bardzo dobrą usługę. Oczywiście sektor ma dużo większe możliwości. Mogliśmy to zestawić na dużo większą odległość, jeśli chodzi o link, ale 1,5 km w zupełności wystarczy, aby sprawdzić, czy to urządzenie naprawdę się sprawdza, a tak jest. Także polecam Mimozę, jest to urządzenie godne uwagi. Szybki montaż, fajna konstrukcja. Trzeba przyznać, że ta antena jest naprawdę dobrze wyizolowana. Wprawdzie zysk ma 19 dBi, kąt 45 stopni, natomiast jest to bardzo wdzięczne, jeśli chodzi o uzyskanie dobrego transferu. Dzięki, do zobaczenia.